jest jak gdyby prewencja tego, żebyśmy nadal się widzieli w tak samo wielkim, dużym gronie na Hali Mistrzów jak do tej pory. Tak, to mówił Szymon Szewczyk, Żur, kapitan Anwilu Włocławek i kapitan całej społeczności włocławskich kibiców. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anwil, sponsor strategiczny klubu. Klaps. Ujęcie pierwsze, scena druga. Ujęcie do Kliwic. I? I to by było na tyle. Poczekaj, to teraz klaps. I będziemy wracać. Scena trzecia. Teraz, jutro mamy mecz. Klaps. Scena trzecia. Klaps, wracamy. Dobrze się bawicie, panowie, co? Jakoś trzeba. To jest dobra mina... Do złej gry? Do dobrej gry. Do dobrej gry. Cały czas trzeba być pozytywny, co nie ma co myśleć o tych złych rzeczach. Pozytywna energia i jedziemy do przodu. Jedziemy do przodu, dokładnie. Ale troszkę braków kadrowych jest, co oznacza, że wasza rola jutro na parkiecie zwiększy się. No jest trochę braków kadrowych. Brakuje nam Szona, brakuje Maka, brakuje Kuby. Nie trenował. Ja zacząłem nie... na jedynce biegać. No. Ja już nawet na jedynce zacząłem biegać, bo no, ktoś musi tą piłkę też czasami przeprowadzać. Nie to, że nie mamy złych rozgrywających albo coś. Nie, po prostu stwierdziliśmy, że jak taki czołg pójdzie, no to zrobię mu drogę, bo każdy będzie się jak bał. Ten, jak w futbolu amerykańskim. Dokładnie, jak weźmie piłę, po prostu kroki te zrobi w zalnie z góry i nikt mu nie stanie na drodze. A jak ktoś stanie, no to nie będzie już po prostu. No po prostu nie będzie i buldożer go zmieli. Szewco, jaką najkrótszą rotacją grałeś w swojej karierze? Najkrótszą rotacją, ale to już podczas meczu, to 3-3. Bo cała reszta drużyny została zdyskwalifikowana ze względu tam na bójkę i tak dalej. Co najlepsze jest, było się to w Rosji, a koleś, który wyprowadził cios, nadal grał. Został w szybkim tempie uniewinniony może. Ciężko powiedzieć, a ja akurat siedziałem na zmianie i kiedy została jak gdyby wstrzymana gra, no to ja już mogłem wejść na parkiet, tak? Ale uznali, że jednak nie, więc ja również zostałem odesłany do szatni i mecie kończył. Nie grałeś? Grałem, jak gdyby miałem wejść, ale nie, zostałem odesłany do szatni. No właśnie, trzech na trzech, no to było to spotkanie, no pyta się ogólnie, nawet jakbym siedział na ławie. Ale nie tak, siedziałeś, byłeś w szatni. Później nie. No właśnie. Później nie, ale to już była tam trzecia, czwarta kwarta, gdzieś tam ze 3-4 minuty do końca. I mecz się kończył 3-3 i całe szczęście, że ten koleś, który wyprowadził cios, miał 4 przewinienia i za chwilę złapał piąte, więc kończyliśmy 3-2. No i to była na tyle istotna przewaga, żeśmy ten mecz wygrali. To była akurat drużyna Dynamo Moskwa. Nie jest tak, że minimum to jest 3 zawodników. Nie, dwóch musi być, bo ktoś musi ci wybić piłkę. Wybić piłkę i tyle. To tak to wygląda. Chociaż dzisiaj również z Grzegorzem, nie o tyle co się kłóciłem, co wymieniałem, ja powiedziałem, że w przepisach jest tak, że musi być 10 zawodników na ławce, w tym 6 Polaków. Polacy górą. No, przynajmniej będzie większość. Dobrze, a dziękujemy za tą anegdotę, fantastyczna historia. Zagadałeś tutaj naszych telewizów czy telewizyków, tak jak pana prezydenta na ostatniej gali. Suli. Nie, no gadałem nie od niego, już nie przesadzaj. A ty w siódemkę wygrałeś Puchar Polski. Ja w siódemkę wygrałem, no można powiedzieć, że w szóstkę nawet, no ale w siódemkę, nie, w siedmiu nas było. No tak, numer 7. W siedmiu wygraliśmy 3 mecze z rzędu, gdzie graliśmy pierwszy mecz, pamiętam, o 18, drugi w sobotę o 14 i trzeci o 14. Czyli da się. Da się, tylko trzeba chcieć. Mówimy, oczywiście rozmawiamy w kontekście tego jutrzejszego meczu i tych naszych braków kadrowych. No tak, mamy braki kadrowe, wiadomo, jeszcze dla Rolanda urodziło się... Złożyłeś gratulacje? No pewnie, że złożyłem. Szewcu? No raczej, piwo się chłodzi. A Kubie? No pewnie. No raczej. Tak, wczoraj Roland, dzisiaj tak. Kuba, więc... Dla Kuby mamy soczek. Dla Kuby mamy soczek i wodę mineralną Lauretana też się studzi. Tak. Bardzo dobrze. No i te braki. Rozmawialiśmy o tych brakach. Michał Sokołowski chory. A Michał Sokołowski jest chory. No ale to no, wiadomo, no, są braki, ale mówię, no, nie załamujemy się, nie rozkładamy rąk, tylko po prostu będziemy walczyć. Ostatni rok grał w Zielonej Górze.
Ostatnio graliśmy z Zieloną. A ostatnio graliśmy z Zieloną Górą. No właśnie. Oczywiście... Nic nie mówiąc, nic... Nie, tutaj nie chodzi o to. W końcu jest ten pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, akurat w Zielonej Górze. Tak się złożyło, bo w każdym innym mieście mogłoby być. Natomiast ja chciałbym nawiązać ewentualnie, bo słyszałem wiele opinii, głosów i tak dalej, odnośnie tego, że Chris nie chce, czy nie ma ochoty według was, albo cokolwiek, przybijać piątek. Powiem wam, to jest kwestia, bo też jako kapitan rozważam tego typu posunięcie ze względu na to, że nie tylko dbamy o nas jako zawodników, bo ja nie mówię, że którykolwiek z was ma być zarażony, to też my dbamy bardziej o was, bo niech z tych 250 piątek, które przybijamy, niech jedna osoba nawet będzie zarażona, będzie nosicielem, cokolwiek, my może się nie zarazimy, ale my będziemy nadal rozprzestrzeniać tego wirusa, czy tą chorobę, czy cokolwiek. Więc jeżeli podejmiemy taką decyzję tutaj, na pewno się o tym dowiecie i nie miejcie do nas pretensji, bo to nie tylko chodzi o zdrowie nasze, ale również zdrowie wasze. I to jest moja po prostu gorąca prośba, że jeżeli do takiego momentu dojdzie, to lepiej chyba, żebyśmy zawsze byli razem na hali mistrzów, mimo że to jest, no mówię, cały czas jakieś zebranie większej ilości osób. Dbajcie o siebie, a mówię, a to jest jak gdyby prewencja tego, żebyśmy nadal się widzieli w tak samo wielkim, dużym gronie na hali mistrzów, jak do tej pory. Tak, to mówił Szymon Szewczyk, Żur, kapitan Anwilu Włocławek i kapitan całej społeczności włocławskich kibiców. Profesor doktor habilitowany. Profesor doktor habilitowany Szymon Szewczyk. A tak w ogóle miał być to odcinek o sporcie. Był o sporcie. Ale to jest o sporcie. Był o sporcie, tylko tutaj też wiesz... Sport był w tle. Nie, bardzo dobrze. Nie, bardzo dobrze. Jest nawiązanie do tematu akurat, który jest na czasie i to wydaje mi się, że to jest też warte uwagi, żebyśmy to wyjaśnili, bo to nie jest tak, że nam się nie chce albo po prostu... Przepraszam za moją wymowę. Olewamy was albo mamy gdzieś. Nie, właśnie chodzi o to, że nie mamy naszych kibiców gdzieś, bo oni są równie ważni. Słucha pan. Ty już to wyjaśniłeś. Ja wiem. Tak, ale Szymon lubi rozmawiać. Szymon lubi mówić, tak? Dla tych, którzy nie zrozumieli za pierwszym razem, to wolę powtórzyć drugi raz. A teraz powtórzę jeszcze trzeci raz. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam. Do zobaczenia w Gliwicach.